siemaneczko, witam wszystkich w 95. części Let's Play Risen 3 Władcy Tytanów. Przypominam, że ostatnio cały czas pracujemy dla magów, w pewnym sensie oczywiście, i wyruszyliśmy na exploring tej wyspy. Tak jest, a tutaj mamy skarb, który przydałoby się wykopać. Okej, co my tutaj mamy? Ostatnio pobijaliśmy potworki z tej malutkiej wysepki, teraz chodźmy na drugą część. O Jezus, widzę, że tutaj towarzystwo jest całkiem niezłe. Dobra, mamy tam golema. W zasadzie to tyle, tak? Bagienny golem. Co on robi na takiej wysepce? Nie mam zielonego pojęcia. O Jezu, tam chodzi znowu ten cholerny strażnik, jak tam mu. Gościu. Uważaj sobie troszkę. Dobra, jakiś kuferek do otwarcia zawsze na propsie. Jestem ciekaw, co to będzie za skarb. Mam nadzieję, że jakiś zajebisty. Krwawy bimber. O, niech będzie. Tam w ogóle zębacz. To widzę, że tutaj ochrona tego skarbu jest... Całkiem niezła. Strażnik sieni. Nie zamiast te numery. Stary. Pięknie. Mówię, trzeba jak najszybciej zabić, bo on potrafi spore obrażenia zadawać tym swoim toporkiem. I lepiej, żeby nam nie zaczął zadawać. No, panie zębaczu. Chodź pan tu. Musisz tak odskakiwać, stary? Chodź. Dobra, pięknie. Co my tu mamy? Kamień teleportu. Oraz tam któryś. Jafar już wszystko skroił, spoko. Dobra, to chodźmy tam, gdzie jest ten skarb. Jestem ciekaw, czy będzie wartościowy, czy też nie. Co my tu mamy? Ścierkę jedną. Kolejnego zębacza. Dobra. Ścierka nie żyje. Mamy skarb. Dobra, może najpierw zajmijmy się tym zębaczem. Nie chcę, żeby on sobie tutaj tak chodził, bo ja będę wykopywał skarb. Dobra. Troszkę cofniemy, niech on tu sobie przyjdzie na spokojnie. Teraz nie przyjdzie. Okej. No, to mi tam nie spadnie. No, Jafar. Nie zepchniesz tam, co by było? Weźmy to ziółko i chodźmy wykopać ten skarb. Tak jest. Zobaczymy, co tam czeka na nas. Ciekawego. Mam nadzieję, że się opłacało tutaj przychodzić. No. Kufer ze skarbem. 120 sztuk, kieli, korona. No, szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś bogatszego. No, ale niech tak będzie. Niech tak będzie. Spodziewałem się czegoś bogatszego, no ale trudno. Ale mówi się trudno. Tam jest wrak jakiegoś statku. Bardzo mnie ciekawi ten wrak i zaraz tam sobie... Zajdziemy. Czy tutaj coś jest? Bo tu widziałem kawałek plaży. Nie. Nic tutaj nie ma. Płyniesz tam, Jafar? Płyniesz. To świetnie. Dobra, tam jest ten wrak statku. Czy tu dalej coś jest? Nie. Nie. Sobie zapiszmy, chodźmy na ten wrak statku. Coś tam zawsze może być. Ciekawe, czy w ogóle uda nam się tam dopłynąć. Uda się. Jeszcze chciałbym tam wejść. Tutaj na dolnym pokładzie nie ma nic.
Okej, to chodźmy na górę. No, na górze. Też nie ma nic. O, coś. Nóż do rzucania. Tylko noże do rzucania, no serio. No come on, ja nawet nie korzystam z noży, no. Ale lipa. No, nic tutaj więcej nie ma. Dobra, to spadamy. O, i co my teraz będziemy chcieli zrobić? Oj, przepraszam bardzo. Chciało mi się kichnąć. Eksplorujemy w tą stronę, czy... Czy może w tą stronę i... I tędy? A szczerze mówiąc, to nie wiem, nie wiem. O, może chyba sobie tutaj pociśniemy. Zobaczymy, nie da się tam szybciej dostać, no nie bardzo. Wyskakuj, stary. I płyniemy do domu. Znaczy, no do domu, na wyspę. I ciśniemy dalej w exploring. No szczerze mówiąc, więcej ułożenia na tą wysepkę niż to jest warte, no bo tam epickiego skarbu nie było, a spodziewałem się czegoś naprawdę fajnego. Ale niestety przeliczyłem się, no ale trudno, no. Wolę mieć to już wyczyszczone, niż później miałbym się tam zastanawiać i wracać dla pewności. Tak, to już mamy tą wysepkę z bani. Jeszcze chyba jakiś skarb powinien być na tej wyspie. Zaraz sobie sprawdzimy, tylko wejdziemy na brzeg. No to z legendarnych przedmiotów, czy coś tutaj powinno być? Powinno być, tylko że to będzie... A, no właśnie. Panie, szczypce chwytające to u kowala, nie wiem jak to zdobyć. Kryształ. Kryształ, gdzie może być kryształ? Kryształ to jest też nie do zdobycia. Na razie możemy to zostawić. No dobra, tylko jak się tam dostać? Takie jest pytanie. Tędy. Tędy mamy iść na górę. Kaczka! Kaczka nie żyje. Okej, tutaj na górze chyba nie wchodziliśmy jeszcze, nie? Nie, zębacz już sobie chodzi. Dzień dobry, panie zębacz. Jak się pan miewa? Dobrze? To wyśmiewcie. No, widzę, że ścierka też przyszła do towarzystwa. Witam panią ścierkę. I żegnam panu ścierkę. O Jezus, kolejny zębacz. Fajnie przeklina Jafar. Szkoda, że nie ma polskiego dubbingu, bo on tam po mistrzostwu klnął. Po mistrzowsku. To naprawdę dawało swój taki specyficzny klimacik. No ale mówi się trudno. To w ogóle jakaś ścieżka ze złota jest, no nieźle. Zamierzam to sobie wszystko pozbierać. Ciężki sztylet, pewnie jakieś większe obrażenia do rzucania. Ale pozbierajmy to. Tak, tak, wiem, że jestem pazerny, ale no złoto zawsze się przyda. Chyba się ze mną zgodzicie, zwłaszcza w RPG-ach. Jeszcze? Nie, już nie. Dobra, i mamy tutaj. Okej, no to udajemy się tutaj. Boże, kolejny zębacz? No come on, troszkę was tutaj dużo, co? O, shit! Nie mam celownika, kurwa, nie mam celownika. Ty, kurwo! Pierdale. To było dosyć nieprzyjemne starcie. No, ale sobie poradziliśmy, jak zwykle zresztą. Dobra, no i co my tutaj mamy, co? Kolejny zębacz się tam gdzieś szwenda? Na razie nikogo nie widzę. I ogólnie coś tutaj cicho strasznie. Znaczy w sumie były te trzy zębacze. Ale teraz coś się tutaj spokojnie zrobiło. A w ogóle... A, super.
Pierdale, pająku pieprzony. To mała ciekawostka, że... O, tutaj znowu jest jakiś ten, kurde. Złaź stamtąd, Jaffer, pogięło cię. No złaź stamtąd, durniu. Kurwa, nie mogę tego pozbierać. Dalej tu nie ma przejścia. O dziwo. To mnie trochę smuci. No może by tutaj się dostać. To jest troszkę dziwne. Dobra, nie wygłupiaj się, Jaffer. Proszę się, nie wygłupiaj się. To jest taki dylemat. Czy jak ja ten zeskoczę, czy ja sobie coś zrobię? Nie. To zajebiście. Kurwa. Jaffer? Jestem ciekaw, jak ty przyjdziesz do mnie. Mam nadzieję, że się jakoś tepniesz. My możemy wejść na górę. Ale to mnie nie interesuje. Popłynąć tutaj. To by było dosyć ciekawe. Interesujące przedsięwzięcie. O, jeszcze jedna małża. Weźmy ją jak najbardziej. Płyniemy. Gra nam chyba powinna pozwolić tak popłynąć przy brzegu. No nie powinna nam robić żadnych problemów. A tu jest w ogóle kufer, no tego się nie spodziewam. O kurde. I to jeszcze tak zamknięty. O w dupę, ja nie wiem, czy ja to otworzę. Ja potrzebuję 25 punktów umiejętności. Ciężko będzie. Pierścionki, pierścień oficera, pistolety, spoko. Gdzie jest otwieranie? Nie ma otwierania zamku? Ale lipa. O kurde. To nie otworzymy tego. A chyba, że w kolczykach to było. No bo w kolczykach, no dokładnie. Braknie mi dokładnie 5 punktów zapewne. No kurde! W mordę kopane. Nie ma nic więcej? Nie no. Oj, ale lipa. Nie no, nic tutaj więcej nie zrobimy. Chyba, że, a nie możemy sobie walnąć jakiegoś eliksiru? Plan osłabienia to nie, pocałunek śmierci też nie. Rządza chmura, rządza krwi. Odbicie. Nie. Trzeba pochodnie. Za. Wraca do ognisku też. Wzmocnienie. No nie, no nic nie będzie. No bez jaj. A żaden eliksir, a nic z tych rzeczy nam nie pomoże? Ze sana. Maksimum krwi plus 10, dusza minus 2. No, w sumie moglibyśmy tego używać. By nam się też przydało. Nie. Jak zwykle oczywiście, że nie.
Czyli lipa, czyli nie możemy tego otworzyć. No i jestem troszeczkę rozczarowany. No ale co zrobisz? No nic nie zrobisz, no. Złotousty. Dobra, weźmy to wszystko na stare miejsce. Pistolet jest szczerze, nie. Tak jak teraz. Dobra, musimy ten kuferek sobie darować. No szkoda. Szkoda. Będę musiał kiedyś pamiętać, żeby do niego wrócić, bo w tym kuferku mogą być fajne fanty, bo skoro jest tak bardzo skomplikowany, no to wiecie. O, Jafar. To może być interesujące. A co my tutaj na brzegu mamy? Dwie kaczki i giobliny. Dobra. Pozbieraj tam z niego wszystko, ja sobie z tego pozbieram. No w ogóle tak, daj mi wszystko. Zajebiście. Ciekawe, czy on rzeczywiście oddaje mi wszystko, czy coś dla siebie bierze. Ale mi się nie zdziwi, jakby coś dla siebie brał. Gliny. Kaczka. Troszkę was tu sporo. Dobra, widzę, że musimy większy kaliber wyciągnąć. Spoko. Nie ma problemu. No okej, okay. No i co teraz, cwaniaki? To już nie jesteście tacy wygadani. Dobra, gdzie nas to prowadzi? Na górę, świetnie. Jeszcze więcej goblinów, czy na razie spokój? Ma na razie troszkę spokoju, będzie, a tam już są ścierki. No to zapraszamy. Ała! Nie pozwalaj sobie, ty! No właśnie. Okej, okay, dobra, tu mam ścierkę, tam jeszcze kolejną widziałem, czy coś tutaj jeszcze jest ciekawego, a kwiatuszek jakiś. To w zasadzie tyle. Kolejna ścierka. Dobra. A czy tutaj coś... Nie, tutaj nic nie ma. Czy musimy iść tutaj tędy? O, shit! Uszy, to mnie zaskoczyłeś trochę z kubańcu. Jafar! Nie wiem, czy zauważyłeś, ale on mnie atakuje. Dobra, spadł na dół. Niech będzie jego strata. No, złota koniczna, proszę. O! Super, kolejne nietoperze. Nie lubię, są dosyć wredne. I upierdliwe. Nie przepadam za nimi. Chociaż nie są jacyś ciężcy do pokonania, czy coś w tym stylu, ale są bardziej wkurzający niż wymagający. O, i tu będzie takie przejście. No tak, bo tutaj, no dokładnie. Jest dobrze. O, panie. Panie. O kurwa. Jeśli zobaczę, to nie są przelewki. Ała. Dobra, już dwa. Okej. Okay. Muszę tam tego dobić. Dobra, świetnie. No, ładne przywitanie. No, trzy zębacze by mogły nas rozszarpać, jakbyśmy się nie skupili za bardzo. No, widzę, że tam jest jakiś kuferek. Zaraz go chętnie obadamy. Czy tutaj coś jest? No proszę, laleczka wudu. Spoko. Jakbym tutaj poszedł w wudu, no to nie miałbym problemu z laleczkami, bo laleczki można spotkać na każdym kroku.
czy tutaj coś jest? Proszę, laleczka wudu. Coś takiego akurat mnie zupełnie nie zaskoczyło. Aha, tam jest tamto, dobra. Zobaczmy, co jest w tym kuferku. No 60 to też nie jest taki słaby wcale. Ale zaraz się przekonam, co on ma tam w środku. No come on. No kuferku, no proszę cię. Dobra. Okej. No i co my tutaj mamy? Łamacz kolan. O, broń sieczna. No szkoda, że broń sieczna. Miotła i lustereczko. I to w zasadzie tyle. No i dobra, gdzie my chcemy teraz dalej eksplorować? Dalej to ja bym sobie popłynął znowu tutaj i potem tutaj. I to by było najlepsze rozwiązanie, więc się wrócimy znowu na tą plażę. I będziemy powoli kończyć odcinek, tak coś widzę. No jak widzicie, exploring i jeszcze raz exploring dzisiaj. No przy okazji tam jakieś skarby natrafiamy. Kurde, cały czas się zastanawiam nad tym kufrem, który był tak solidnie zamknięty. Że tam mogły być naprawdę zajebiste fanty. Więc no zobaczymy, jak to jeszcze będzie, zobaczymy. A przy okazji, zanim jeszcze popłyniemy tam, to tutaj sobie zakończymy odcinek, ale jeszcze zjemy sobie ziółka, bo widziałem, że tam mam kilka fajnych rzeczy. Zręczność. Magia. O, cwaniactwo. Jak najbardziej. Walka wręcz też, wpływ też. Okej. Okay. Jak nam się ogólnie nasze statystyki prezentują? No, walka wręcz zaraz będzie do setki, więc zajebiście. Mamy 26 tysięcy. No, fajnie, fajnie. Coś by się przydało zainwestować w broń dystansową i cwaniactwo. Chociaż pistolety też mamy na bardzo fajnym poziomie. Ale strzelby by się przydało inwestować i krytyka. No, krytyk byłby świetny. Wpływ też. Wytrzymałość, nie wiem, wytrzymałość w sumie. O, na pewno jeszcze bym w otwieranie zamków zainwestował do tej stówy, 105 nawet. Czy tam do tej stówy, nie? To, w sumie te 3 punkty może z tych zielsk uzbieramy, zobaczymy, jak to jeszcze będzie. A możemy jeszcze kawałeczek w sumie popłynąć. Bo nam 3 punkty do stówy brakuje, a 20 punktów sobie uzbieramy z tam kolczyków i tak dalej, więc nie jest źle. Zaraz, nie, myślałem, że coś widzę na skalę. Ale nie, tylko mi się wydawało. No płyń trochę szybciej, stary. Nie mamy całego dnia. Tu komitet powitalny to jest kurwa chuju fest. No nie ma co, ty. Bez kitu. A wow. O, stary. Dobra, jeden pad przynajmniej. Dobra, drugi też. No nieźle. No nieźle mnie tu przywitali, nie powiem. Dobra, ale to sobie zostawimy na następny odcinek. Chyba, że jeszcze do tego kuferka może zajrzyjmy. O Jezu, tylko 10? To pewnie jakieś badziewie będzie. No ale punkty chwały wpadły. Zawsze coś. Jezus, takie fanty? No, w sumie ten kuferek był dobrze pilnowany. 412 sztuk złota? Nie, no to zajebiście. To jest w ogóle jakaś grota? No dobra, ale to zostawimy sobie na następny odcinek. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a, żeby być cały czas na bieżąco. Więc trzymajcie się, cześć.